Zastanawiamy się już trzeci rok nad istotnymi dla Kościoła, znajdującego się w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje, dla Kościoła współczesnego problemami. I dzisiaj będziemy się zastanawiać, zbliża się 50-lecie Soboru Watykańskiego II, będziemy się zastanawiać nad tym właśnie wydarzeniem, Soborem Watykańskim II. Krótko po tym, jak ogłosiłem, jak Centrum Kultury i... Aha, tutaj też jeszcze wyjaśnienie. Dwie poprzednie konferencje organizował Instytut Summorum Pontificum. Od marca tego roku Instytut Summorum Pontificum przekształcił się w Centrum Kultury i Tradycji w 1683. Zasadniczo cele są te same, czyli umacnianie i przedstawianie tradycji katolickiej i obrona cywilizacji chrześcijańskiej w tym świecie, w jakim żyjemy. To są nasze cele, troszeczkę poszerzamy środki, którymi się chcemy posługiwać. To tak tytułem wyjaśnienia dla tych, którzy może są zdziwieni, że organizatorem nie jest Instytut Summorum Pontificum, tylko Centrum Kultury i Tradycji. Zasadniczo jest to ten sam, jeżeli chodzi o tożsamość, byt. Formalnie tylko nastąpiła zmiana. Wracając do wątku, który przerwałem, otóż kiedy ogłosiliśmy temat i program konferencji, kiedy stało się znane publicznie, na drugi dzień miałem kilka telefonów, między innymi od księży, którzy dzwonili. Jeden z nich mówi, dlaczego taki temat? Co wy chcecie osiągnąć? Co wy robicie? Demitologizujecie coś, co jest dla wielu święte. I ta wypowiedź wydała mi się bardzo trafna. Bo my rzeczywiście chcemy demitologizować to, co w sposób z nieuprawnionych racji jest czczone jako coś świętego. Nie po to, żeby burzyć, nie po to, żeby jątrzyć, tylko po to, żeby właśnie docierać do rzeczywistości, żeby porzucać świat absurdów, w którym nie trudno to dostrzec. Często się znajdujemy. Żeby zdemitologizować rzeczywistość i żeby żyć rzeczywistością, żeby żyć prawdą, a nie mitami. Bo mitami człowiek nie może żyć jako osoba ludzka. Musi żyć prawdą, nawet jeżeli ona jest bolesna i trudna. I tak też temu księdzu odpowiedziałem, że to jest nasz cel. Że narosło wokół Soboru Watykańskiego tyle mitów, tyle nieprawd, półprawd i przekłamań, że nadszedł czas, żeby w sposób spokojny, ale też rzeczowy mówić o tym wydarzeniu. Po to, żeby Chrystus i prawda Ewangelii na nowo w tym świecie mogła być głoszona. A nie, żeby były przedstawiane mity, które wyrastają często z dokumentów Soboru Watykańskiego. Bardzo mi miło, że mimo tylu różnych zdarzeń dzisiaj w Warszawie, tak licznie Państwo przybyli na tę konferencję z różnych stron Polski, z Zamościa, z Poznania, z Płocka, z Bydgoszczy. Miło widzieć znajome twarze, miło widzieć tych, z którymi znamy się tylko przez telefon. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień będzie dniem owocnym nie tylko dla nas, ale też dla tych, z którymi się na co dzień stykamy, po to, żebyśmy też mogli ich takim powodowani duchem apostolskim zarażać tą miłością do prawdy i też skłaniać do odważnego burzenia mitów, którymi na co dzień żyjemy. Jest księży, chciałbym poprosić o modlitwę i powierzenie Matce Bożej owoców i tego czasu, który tutaj razem spędzimy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię.
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy nasze winowajstwo. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Święcie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Pokalane serce Marii, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Anzelmie, módl się za nami. Święty Piusz X, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święci Aniołowie, służą. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Organizatorem trzeciej konferencji z cyklu Zwróćmy się ku Panu, Koń Trojański w mieście Boga, pytania na 50-lecie Soboru Watykańskiego II, jest Fundacja Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683, która jest kontynuatorem i personalnym, i ideowym, i, że tak powiem, merytorycznym Fundacji Summorum Pontificum, która organizowała poprzednie konferencje w ramach tego cyklu, jak również wydawała znany Państwu biuletyn Nowa Adwetera, który teraz również jest wznowiony przez nową fundację. Także to w imieniu właśnie organizatorów i swoim własnym przychodzi mi powitanie Państwa. Chciałbym również powiedzieć, że przy wejściu na dole funkcjonuje przez cały czas stoisko wydawnicze, właściwie księgarskie, mini księgarnia, gdzie można nabyć książki, bądź to wydane, bądź to rekomendowane przez organizatora naszej dzisiejszej konferencji. W tym zwłaszcza zapisać się na kolejny, trzeci tom znakomitego wykładu liturgii Kościoła katolickiego autorstwa arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego. Jeszcze przed końcem maja ten trzeci tom powinien po dłuższej przerwie wydawniczej znaleźć się w formie możliwej do odebrania i cena pojedynczego egzemplarza będzie wynosiła 72 zł. Także dla subskrybentów w całości 55 zł, także można się zgłaszać swoje zamówienia do pana Arkadiusza Robaczewskiego lub na dole do stoisku księgarskim lub później przez kontakt elektroniczny bądź telefoniczny w celu subskrybowania tej książki. Są tam również pozycje innych naszych gości, między innymi pana profesora Cęckiewicza, książka pod tytułem Oczami Bezpieki, która również jest do nabycia w stoisku księgarskim. A także obrzędy Wielkiego Tygodnia w tradycyjnej formie oraz chrzestniki. Te wszystkie pozycje bardzo serdecznie Państwu rekomendujemy i polecamy. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie organizacyjne, otóż Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 jako fundacja nowa i fundacja, której przyświecają wyłącznie cele ideowo-społeczno-formacyjne, nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej. Utrzymuje się jedynie dzięki wielkoduszności swoich zacnych darczyńców. I możecie Państwo w tym zacnym gronie się również znaleźć jako darczyńcy, co pomoże niewątpliwie kontynuować to dzieło Fundacji w cyklu następnych konferencji, następnych publikacji. Także gdyby ktoś z Państwa był w stanie w jakiś sposób wesprzeć działania organizatora dzisiejszej konferencji, to stosowny datek można złożyć w pierwszej kolejności do koszyczka na dole przy stoisku księgarskim, no lub później zgodnie z numerem konta, który można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.